Teraz chciałabym się ustosunkować do pewnego zjawiska, które mnie niepokoi. Mianowicie obserwuję w kolejce osób oczekujących na psychoterapię indywidualną w naszym ośrodku w ramach ubezpieczenia pewną grupę osób, która zaczęła przygodę czy doświadczenie z psychoterapią od oczekiwania kilkuletniego, no bo taka jest kolejka teraz do tej formy psychoterapii. O tyle mnie to niepokoi, że dostępna jest od dość, właściwie od nie tyle zaraz, co może dość szybko, psychoterapia grupowa intensywna i to w różnych formach, o czym już trochę tu opowiadałam, ale dzisiaj jeszcze rozwinę ten temat, mówiąc o tym, jak można zaplanować swoją psychoterapię tak, aby już w najbliższych miesiącach czy tygodniach, w zależności od jej wyboru, udzielić sobie pomocy, korzystać, odczuwać zmianę, a nie planować oczekiwania na nią. Przypuszczam, że część z tych osób w pewnym sensie upiera się przy psychoterapii indywidualnej z lęku przed grupą. O tym można by się oczywiście dalej tutaj, nad tym można by się dalej pochylić, z czego ten lęk może wynikać. Przypuszczam, że w ramach konsultacji, w ramach tego właśnie oczekiwania poleciłabym taką dyskusję na ten temat i dlaczego osoba chce nie korzystać z terapii, tylko właśnie na nią oczekiwać. Dlaczego nie chce podjąć, czy boi się podjąć jakąś formę psychoterapii grupowej, która nawet jeśli jest intensywna i tą intensywnością może sprawić, że ktoś nie chce jej podjąć, bo nie ma czasu, no to dalej bym się zastanawiała nad motywacją do zmiany, bo przecież jest to leczenie, to nie jest decyzja na, nie wiem, jakieś wakacje, na które ktoś może nie mieć czasu, albo pieniędzy. Tutaj mówimy o terapii w ramach NFZ-u, więc pacjent nie płaci oczywiście za nią. Inwestycja we własne leczenie, tak jakbyśmy poszli leżeć do szpitala, też nie będziemy dyskutować czy podważać sensowności tego, że jest się tam codziennie, że jest jakiś proces, na który się zgadzamy lub podejmujemy, wiedząc o jego i sensowności, i skuteczności. O psychoterapii grupowej już opowiadałam, mówiąc w filmach o neuronauce zastosowanej właśnie w tej formie leczenia i takich podłożach naukowych, dlaczego jest ona dobra i skuteczna. Mamy już wiele lat badań na ten temat, natomiast sama psychoterapia grupowa, przypomnę tylko, właściwie powstała, jak to zwykle, z wynalazkami dość w warunkach takich koniecznych, niezbędnych, właściwie przypadkiem w warunkach wojennych, kiedy to żołnierze, cierpiąc na masywne różne zespoły objawów, dzisiaj zwanymi, które możemy nazwać zespołem stresu pourazowego, nie byli zdolni do powrotu na plac boju. Zastosowano grupowe spotkania, żeby mogli rozmawiać o tym, jak się czują. Zauważono, że jest to bardzo ciekawe zjawisko, jeśli chodzi o skuteczność tych spotkań. Wtedy jeszcze nie były one prowadzone w taki sposób jak teraz, kiedy wiemy jednak, co robimy, dlaczego coś robimy, do czego prowadzi ta psychoterapia, jak działa. Mianowicie sam fakt, że osoby o podobnych problemach poszukujące pomocy spotykały się razem i mogły rozmawiać na ten temat w sposób wzajemnie rozumiejący się, udzielając sobie wsparcia, powodowało odblokowanie emocjonalne i poprawę w zakresie objawów, które malały, ustępowały i uczestnicy czuli się lepiej. Kiedy to mogli wyjść z takiej izolacji emocjonalnej, odblokować swój umysł i odblokować blokady w osobowości, które zapadły w warunkach skrajnego stresu, lęku i przerażenia. Mogli o tym opowiadać i powracać do równowagi. Nieprzypadkowo zajmujemy się psychoterapią w ośrodku już od ponad 20 kilku lat, dlatego że w Gliwicach nasz zespół pracuje od 2000 roku. Natomiast wcześniej część zespołu założycieli ośrodka obecnego pracowała w warunkach innych struktur,
kilka lat, więc jest to naprawdę spora porcja, więc mieliśmy okazję oglądać już procesy terapii mnóstwa osób i obserwacje takie mogę już tak z perspektywy czasu tutaj ujawnić, że większość, właściwie, no nie wiem, czy 90% naszych uczestników, bo kiedyś wysyłaliśmy nawet takie ankiety po roku od ukończenia terapii z zapytaniem, jak sobie nasi byli pacjenci radzą, jak z takiej perspektywy patrzą na swój proces psychoterapii, że właśnie większość osób po takiej intensywnej czy miesięcznej terapii w ramach oddziału dziennego naszego, psychoterapii wglądowej, psychodynamicznej, potem nie potrzebuje psychoterapii. Część osób potrzebuje i wtedy planujemy takie cykle dwóch terapii trzymiesięcznych, a nawet czasami trzech, więc robi się z tego nawet taki proces półroczny i lub 9-miesięczny. Jest to czasami niezbędne, konieczne. Dla części osób wystarczy ta podstawowa porcja 3 miesięcy. Uzupełniona potem innymi formami krótkoterminowych grup w ramach dziennego oddziału leczenia nerwic, o czym może tutaj potem powiem w ramach takiego przykładowych planów terapii, które możemy sobie ułożyć, odczuwa to jako wystarczającą porcję psychoterapii. A więc w okresie tego, co niektórzy planują dla siebie, czyli oczekują na kilka lat na terapię indywidualną, bojąc się grupy, dawno już by ją, tą terapię zakończyli. Natomiast osoby po tej psychoterapii codziennej, grupowej, mogą już sobie, uważam, że wtedy ma to pewien sens, że prowadzą swoje życie, już korzystając z efektów psychoterapii, a jednocześnie może czasami jeszcze faktycznie dla niektórych osób kontakt indywidualny w celu rozwijania dalej tego, co zostało w grupach już rozpoczęte. Niektóre osoby, które mają rozpoznanie zaburzeń osobowości, to oznacza to po prostu, że pewne zmiany, pewne utrwalone, właśnie są bardziej, głębiej utrwalone niż w objawach nerwicowych, pewne mechanizmy chorobowe, objawowe, osobowościowe, przeszkadzające w funkcjonowaniu zdrowym, oczekują i to oczekiwanie nie jest po prostu czasem straconym, dlatego że już mają w sobie pewien zasób, pewien rozruch i pewną porcję, porządną porcję podjętych zmian i samoświadomości. Wtedy nawet jeśli oczekują te kilka lat, to jest to, powiedzmy, ok. Natomiast bardzo by mi jakoś było szkoda tego czasu osób, które w tym czasie, owszem, pojawiają się na pewnych konsultacjach, które są niezbędne, żeby się utrzymać w kolejce do psychoterapii indywidualnej, ale jednak jest to, myślę, po prostu szkoda czasu. Powiem teraz pokrótce o tym, jak może wyglądać taki plan psychoterapii, który rozumiemy jako proces. A więc konsultacje indywidualne w poradniach są potrzebne. Oczywiście już wiadomo, pewnie każdy nie będzie się dziwił do tego, aby porozmawiać o celach terapii, zaplanować, co będzie pierwsze, co będzie dalsze. I kolejność może wyglądać bardzo różnorodnie. Część osób jest gotowa do intensywnej pracy, już chcą jak najszybciej podjąć psychoterapię, a więc po tych wstępnych omówieniach, zebraniu wywiadu, opowiedzeniu o tym, jak to będzie wyglądało, osoba umieszczana jest w kolejce do udziału w dziennym oddziale leczenia nerwic w naszych ośrodkach i w Gliwicach, i w Katowicach. Grupy rozpoczynają się w ramach oddziału o różnych porach, i przed południem, i po południu. Więc to również jest też zaplanowane, która to będzie i która godzina, czy w której wersji udziału w dziennym oddziale osoba będzie. I ten proces intensywny, 3-miesięczny jest realizowany. Po takim doświadczeniu osoba albo wcześniej już w trakcie terapii ma zaplanowaną kolejną edycję właśnie tego 3-miesięcznego procesu, jeśli jest to konieczne i potrzebne, lub planuje udział w uzupełniających formach takich intensywnych, ale krótkich, kilkutygodniowych, pracy nad lękiem, pracy nad zaburzeniem odżywiania czy rozwijaniem umiejętności interpersonalnych w ramach innych zajęć.
lub po prostu nie potrzebuje już terapii i żegna się z ośrodkiem. Niektóre osoby po takim właśnie doświadczeniu grupowym, jeszcze po omówieniu tego w poradni, w kolejnych konsultacjach, mogą się ustawić do kolejki faktycznie już dłuższego oczekiwania na terapię indywidualną. Niektórzy zaczynają kontakt z psychoterapią odwrotnie, to znaczy najpierw od grup krótkoterminowych, na przykład grupy wstępnej, też intensywnej, ale krótkiej, grupy wstępnej kontaktu z psychoterapią. Uczestnicy są bardzo zadowoleni z tej formy terapii, gdyż doświadczają w tej formie, jak można korzystać z psychoterapii, już odnosząc pewne doświadczenia, ale jeszcze bardzo głęboko się nie zanurzając w różnych swoich osobistych wątkach, więc tak jakby dość ostrożnie, ale jednak już konkretnie się z tym nowym narzędziem w swoim życiu kontaktują i wiele osób po takim doświadczeniu decyduje się na terapię już tą intensywną czy miesięczną. Niektórzy zaczynają od zajęć na temat lęku na przykład albo na temat zaburzeń odżywiania, również krótkich, intensywnych, kilkutygodniowych form w ramach dziennego oddziału, a potem się decydują właśnie na poszerzenie, pogłębienie już, pójście, że tak powiem, na całość w terapii właśnie, czy już czy miesięcznej terapii indywidualnej. I po tych wszystkich doświadczeniach znowu jest podobnie, czyli że część osób uznaje, że już im wystarczy, są wyposażeni w niezbędne wiedzę na swój temat, a także jest poprawa objawowa, a czasami ta poprawa objawowa występuje po prostu potem w miarę życia, czy gruntuje się, czy jeszcze poszerza. Niektórzy powracają do terapii po paru latach, bo coś w życiu się zmieniło, rozwinęło, jeszcze nie było wcześniej w związku z tym objęte psychoterapią i taki proces można też oczywiście za parę lat, czy za 10, czy za 5, nie wiem, powtórzyć. Powtórzyć nie w sensie oczywiście, że jest to samo, tylko doświadczyć już z innego pułapu swojego życia. Także zachęcam do rozważenia tego tematu, żeby zmierzyć się z tym, czego można się bać, ale co właśnie może być pomocne i unikanie tego pomocnego lekarstwa poprzez unikanie podjęcia go i wejście w taką jakby niby leczenie, czyli oczekiwanie na coś, czego nie ma, dość szybko i łatwo dostępnego, co w ogóle w warunkach oczywiście naszych polskich leczeń bywa normą, ale jednak u nas jest naprawdę dość szybko dostępna pomoc w ramach terapii grupowej, do której zachęcam, bo ma ona głęboki sens i widzimy to po wielu osobach kolejnych kończących już od tych ponad 20 lat właśnie swoje procesy psychoterapii grupowej.